Kolejny materiał dotyczący nowego statutu Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach i kolejnych etatów. Opinia jednego z radnych na temat potrzeby utworzenia takiego stanowiska. Proszę zapoznać się z materiałem filmowym. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że na ten problem można patrzeć też z drugiej strony. Miasto zainwestowało bardzo poważne pieniądze w kulturę, w rozwój, w modernizację tych obiektów kultury. Zrobiliśmy fantastyczną rzecz. Mamy mnóstwo grup, które prowadzą wspaniałą działalność. Bardzo wiele osób korzysta z tego. I teraz nie możemy ryzykować utraty tego w jakiś sposób. Przez to, że jeden człowiek nie da rady, nie będzie w stanie tego zrobić w taki sposób, żeby to nadal pracowało tak, jak my jako mieszkańcy tego miasta sobie życzymy. Po to jest też ta druga osoba, żeby ten majątek, który został przez miasto wybudowany, żeby go odpowiednio wykorzystać, uszanować, nie zniszczyć, nie doprowadzić do tego, żeby to będzie stało pusto. Bo jeden człowiek tego po prostu, z naszego doświadczenia wynika, nie jest w stanie zrobić. Potrzebuje kogoś drugiego do pomocy, z kompetencjami takimi też dyrektorskimi, żeby był w stanie uzupełnić to. I naprawdę, żeby to dobrze zrobić, żeby ten majątek pracował, żeby my jako mieszkańcy miasta byli z tego zadowoleni, uważam, że Lenny Koperkiewicz powinien mieć wsparcie. I to jest sposób, który prawnicy miasta przedstawili jako takie najlepsze rozwiązanie, które godzi sprawy prawne z naszymi potrzebami jako miasta. Ja będę głosował za tym, żeby ten statut zmienić, żeby przyjąć tę propozycję. Uważam ją za odpowiednią. Taka powinna być. Nie zgadzam się ze stanowiskiem radnego pana Bogdana Kozioła, mówiące o tym, że obecnie zarządzający Centrum Kultury i Sztuki, pierwszy zastępca dyrektora Waldemar Koperkiewicz nie poradzi sobie z zarządzaniem taką jednostką. Uważam, że mając do dyspozycji ponad 10 kierowników w tej instytucji, jedna osoba, jeden dyrektor może kierować efektywnie pracą tego centrum z korzyścią dla wszystkich korzystających z oferty Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, mam tu na myśli grupy szkoleniowe, bez rozszerzania o kolejny etat kolejnego zastępcy, a zaufajmy zdolnościom menedżerskim działającego chyba w zastępstwie dyrektora pana Waldemara Koperkiewicza.